Młodzieżowa organizacja Katyń była tematem spotkania w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Uczestniczyli w nim uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej Gminy Sieradz oraz pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Kazimierza Jagiellończyka. Młodzież mogła dowiedzieć się o konspiracyjnej działalności tej grupy oraz konsekwencjach, jakie ponieśli młodzi ludzie za to, że sprzeciwiali się w tym czasie władzom komunistycznym i wyrażali swoje poglądy. Spotkanie poprowadziła dr Joanna Żelazko z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Byli to młodzi ludzie, którzy nie godzili się z istniejącą rzeczywistością, z indoktrynacją, jaka w tym czasie panowała. Chcieli wyrazić swój sprzeciw, stąd nazwa samej organizacji, też Katyń, która symbolizowała miejsce, gdzie zginęli polscy oficerowie, którzy zostali zamordowani przez NKWD, a więc była taka symboliczna mocno. Oni oczywiście przygotowywali się do ewentualnego konfliktu zbrojnego, szkolili się przede wszystkim, ale także zbierali informacje na temat różnych struktur, powiedzmy działalności milicji obywatelskiej, sytuacji ogólnej w kraju. Chcieli być przygotowani, kiedy będzie ewentualna kolejna wojna, czy też jakiś konflikt, gdzie rząd londyński będzie i wojsko wierne temu rządowi będzie mogło przejąć władzę. No i oczywiście do tego się przygotowywali. Władza komunistyczna próbowała uzyskać kontrolę nad najmłodszym pokoleniem obywateli, kształtować ich charaktery oraz wpływać na poglądy i życiowe postawy. Dzięki tajnej organizacji młodzież podejmowała próby sprzeciwu wobec ustroju socjalistycznego. Ale ta młodzież, zainspirowana tym, co robili dorośli, również bezkompromisowo wyrażała swój opór i myślę, że dla młodych ludzi stanowi taki przykład postawy patriotycznej, tego, jak należy się godnie zachowywać. Myślę, że warto przybliżyć to, żeby młodzi ludzie widzieli, jak ich rówieśnicy kiedyś postępowali, jak potrafili się zachować. Honorowym gościem spotkania był Jan Brzozowski, jedyny żyjący członek młodzieżowej organizacji Konspiracji Katyń. Opowiedział on uczestnikom o działalności niepodległościowej grupy działającej na ziemi sieradzkiej, do której należał. Spotkanie niewątpliwie było ciekawą lekcją historii.